Czołem! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek Akademii Total War. Dzisiaj będzie bardzo krótko, ale jest to takie swego rodzaju uzupełnienie do dzisiejszego odcinka Bitew Online, bo tam oczywiście były leśne elfy przeciwko Imperium, no i był Orion przeciwko Markusowi Wulfhartowi, no i także wcześniej Pani Polany przeciwko Markusowi Wulfhartowi. Chcę zobaczyć, jak to generalnie, jak ten pojedynek będzie wyglądał. Myślę, że Akademia Total War to jest jednak lepsze miejsce do tego typu rzeczy. Ja zazwyczaj komentuję bitwy tak, no żeby było bardziej emocjonująco, żeby jakieś tam fajne ujęcie czasami zrobić, czy coś w tym stylu. Nie skupiam się jakoś tak strasznie na taktyce, ale myślę, że w Akademii możemy takie bardziej taktyczne bitwy zacząć robić. Ewentualnie właśnie porównywać tego typu rzeczy, że w bitwach online już nie będę właśnie tego robił, tylko będziemy to robić w Akademii. Ewentualnie będę nagrywał dwa odcinki, gdzie ta Akademia będzie takim uzupełnieniem do tego odcinka z bitwami. Coś w tym stylu. Myślę, że taka koncepcja jest troszeczkę lepszym rozwiązaniem, ale mniejsza z tym, do rzeczy. Mamy Oriona i mamy Markusa Wulfharta. Też nie wiem, czy to do końca jest dobry pomysł, żeby teraz robić to porównanie, bo wydaje mi się, że Markus jakiegoś nerfa dostanie jednak. Te jego umiejętności są naprawdę strasznie mocne. Szczególnie z tym pociskiem. No to w ogóle, to jest straszne kombo. Dlatego myślę, że tutaj jakiś nerf pójdzie, także możliwe, że za jakiś czas ten odcinek będzie troszeczkę nieaktualny, no ale to nic, zobaczymy sobie, jak to generalnie wygląda. Już pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to mianowicie to, że Orion jest droższy od Markusa Wulfharta. Kolejna sprawa, to punkty życia. Orion tutaj jednak zdecydowanie 5,5 tysiąca punktów życia, tymczasem Markus Wulfhart 3200, więc no praktycznie dwa razy więcej punktów życia ma tutaj Orion. No 30 pancerza, Markus ma 50 obrażenia. Jakie autoataki zadają obrażenia? 400 punktów zadaje Orion z przebiciem pancerza, gdzie tak, mamy 250 punktów przebijające pancerz, 70 od ostrzału. Okej, trochę dziwnie, tu jest w sumie 400. A tu mamy 250 przebijających pancerz plus 70, no to daje nam jakieś 320, nie? A nie 400. Nie, może się gdzieś machnęli? Mniejsza z tym. Zobaczmy Markusa Wulfharta. On zadaje 556 punktów obrażeń, ma bonusy przeciwko dużym przeciwnikom oraz ma przebicie pancerza. Zobaczmy, jak tutaj się to rysuje. 280 punktów obrażenia przebijające pancerz, 120 premia do dużych jednostek, to nam daje łącznie 400 oraz obrażenia od ostrzału 120, to nam daje razem 520, więc tutaj też gdzieś trochę znikają te niektóre punkty, więc to chyba jest tak, po prostu jest, nie? Jeszcze są jakieś pewnie dodatkowe obrażenia od ostrzału czy coś, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jak to dokładnie działa, no ale łącznie 556 punktów obrażeń, przy czym no właśnie małym celom zadaje troszeczkę mniej damage'a, no ale to nic. Orion przy tym nie ma zbyt wiele pancerza, więc to przebicie pancerza no nie będzie aż tak istotne na Markusie, no nie zmienia to faktu, że autoataki zdecydowanie więcej tutaj zadają. Kolejna istotna różnica, 180 zasięgu na Markusie, tymczasem na Orionie mamy 140, 40 punktów różnicy, to wbrew pozorom nie dużo, ale jednak, jak się jeszcze weźmie do tego rozstawienie armii, Markus będzie gdzieś za pierwszą linią, to może dojść do takiej sytuacji, że Markus będzie miał zasięg na Oriona, a Orion będzie miał problemy, żeby podejść na tyle blisko, aby mieć zasięg właśnie na Markusa, więc będzie trzeba go może niekiedy kitrać gdzieś z tyłu. Znaczy, to ja nie mówię w ogóle, że to jest najlepsze rozwiązanie na Markusa, jakie można wziąć, ale po prostu chciałem to sprawdzić. Amunicja 12 Orion, amunicja 45 Markus. No tutaj jest miażdżąca przewaga Markusa. Orion jest w stanie oddać tylko 12 strzałów tak naprawdę. To bardzo mało. To naprawdę bardzo mało, więc nie wiem, czy w ogóle tutaj ten pojedynek na dystans będzie miał jakikolwiek sens. No ale sobie oczywiście zobaczymy. I to jest tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe statystyki. Jeżeli chodzi o prędkość 54, Orion, Markus 36, więc ewentualnie Orion może dopaść Markusa i walczyć z nim w zwarciu. Później sobie może spróbujemy sprawdzić takie rozwiązanie, chociaż niekoniecznie, bo to myślę, że jest mega rzadka sytuacja, żeby do tego dochodziło. No ale mniejsza z tym. Może sobie sprawdzimy. Teraz tak, umiejętności na Orionie. Przyspieszenie, no w sumie ostrzał i ten vortex to jest bardzo, znaczy to jest kompletnie nieskuteczne na walkę z pojedynczym celem, więc wyłączymy to. Tutaj dałem mu regenerację oraz odporność na obrażenia, jeżeli punkty życia spadają poniżej 20%. To się może przydać. No i patrzcie, jak wyłączyłem te umiejętności, przyspieszenie w sumie też mogę wyłączyć, no bo nie jest mu do niczego potrzebne, no to praktycznie tyle samo kosztują te jednostki. No to też teoretycznie Markusowi nie będzie chyba potrzebne, bo cała reszta, no to się może, no w pojedynku,
No może się przydać, jeżeli w sumie rzucić sieć, jeżeli Orion będzie biegł do walki w zwarciu. Cena podobna, czyli zasadniczo cena jest bardzo podobna. Zobaczymy, jak ci lordowie będą sobie radzili w zwarciu. Odpalamy, zobaczymy. Znaczy nie w zwarciu, tylko w pojedynku. Dębowy młot wziąłem mapę. Chciałem początkowo brać... O cholera, zapomniałem, jak ta mapa się nazywa. Rozdroże. Chciałem brać rozdroże, ale stwierdziłem, że wezmę trochę wyboistą mapę. Zobaczymy, jak te umiejętności Markusa będą tutaj działały. Później ewentualnie jeszcze sprawdzimy panią Polany na smoku. Ale to jest troszeczkę bez sensu, bo jednak pani Polany na smoku po prostu zląduje na Markusie i myślę, że wygra taki pojedynek. Problem w tym, że oczywiście przy bitwie normalnej wylądowanie panią Polany na Markusie wcale nie musi być jakoś super skuteczne. Jeżeli będą demigryfy z halabardami, dajmy na to, no to pani Polany za długo nie pożyje. Jeżeli będzie kilka oddziałów strzelania, to też może długo nie pożyć. Szczególnie, że Markus ma tą umiejętność, która pozwala mu... O, Vanguard, to jest fajne. Wystawimy się w maksymalnym Vanguardzie, żeby zredukować ten krótki zasięg jakoś. Okej, okay, mamy tutaj... Jesteśmy w zasięgu od razu. No tutaj Vanguard nam trochę pomógł. No, problem w tym. Dobra. Ma 3900. Tyle samo praktycznie punktów życia ma w tym momencie, co Markus. Pierwszy strzał padł. Niewiele tutaj zabrało. No to był... On ma 5500, teraz ma 3004 powiedzmy. No, 1500 punktów zabrała ta umiejętność praktycznie. Fajne jest to, że jednak te pociski Oriona przewracają Markusa. O, teraz nietrafiony. Kolejna umiejętność, to jest ta druga. Zadaje obrażenia. Zbugowała się. Nie, poszło, poszło. O, 2800. Ile łącznie zadało to obrażeń? 5,5 na 2 to nam daje jakieś 2,5... 2700, coś w tym stylu. 2700 punktów zabrało około. Jak mniemam, jeżeli dobrze liczę. Ale w sumie sytuacja dosyć wyrównana. No, tylko że Markus dopiero teraz otwiera ogień, nie? A już tutaj połowy amunicji Orion nie ma. Podbiegnijmy kawałek. O, coś takiego ma sens. Jesteśmy w stanie, tylko że no kto to wymajkruje, nie? Podczas bitwy. No, szczególnie, że to wcale tak dobrze nie działa, bo jednak dosyć długo się tutaj rozbiega Orion. Dobra, teraz ruszajmy. No, nie trafił. Ja tu zaraz pewnie dostanę sieć na twarz, nie? A, no nie udało się. Dobra, spróbujmy wystrzelać. Nie, no tutaj ewidentnie Markus ma przewagę. Jakoś tam majkruj... Znaczy, no oczywiście dochodzi jeszcze leczenie od innych tam czarodziejów i tak dalej. Ale przewaga jest masakrycznie duża. Te umiejętności Markusa są zabójcze. Orion ma dosyć mało amunicji, to jest fakt. I on tu nie przeżyje tego. Teraz no ta regeneracja mu się odpaliła. Tak, regeneracja idzie, ale on dostanie strzały i zginie pewnie. O kurde. O, zaklęcie wchodzi w ogóle. No, odporność na obrażenia mu tutaj wiele pomogła, myślę. Tylko, że teraz jeden strzał i koniec. Nie, przeżył. Bo ma odporność na obrażenia 44%. Tylko, że on już musi walczyć w zwarciu, już nie może walczyć na dystans. Dostał. Ile mu HP zostało? 48 HP. Nie, no to się raczej nie uda. No tak, padł ostatecznie. Ale powiem szczerze, że udało się tego Markusa obić naprawdę mocno. Aczkolwiek wystawiłem się w Vanguardzie praktycznie na nim, więc przewaga zasięgu tutaj nie była widoczna. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, ta odporność na obrażenia bardzo pomogła. Te umiejętności później naprawdę opłaciły się. No co więcej... No te umiejętności Markusowi ugrały grę, nie? No to jednak no, jest miażdżąca przewaga, jeżeli chodzi o Markusa. Lord Polany zasadniczo też bije na dystans, ale czy on tutaj cokolwiek może pomóc? Nie wiem, czy jest sens w ogóle to porównywać, nie? Bo zarówno Lord Polany, jak i pani... Chociaż pani Polany ma te pociski takie. Trwałe obrażenia do strzału. Odporność na pociski się... No wiecie co? Sprawdźmy. Chętnie sprawdzę jeszcze, jak z buta będzie walczyła. Damy jej odporność na obrażenia plus dyscyplina. Prędkości jej nie będziemy zwiększać. No cenowo, patrzcie jak to cenowo wychodzi w dalszym ciągu. Markus jest droższy w tym momencie. Punktów życia ma więcej. Obawiam się, że on będzie ją w stanie na hita tymi umiejętnościami zdjąć. Ale zobaczymy, sprawdźmy.
Znaczy, tak jak mówię, inna sprawa, że pani Polany z buta raczej nigdy nie będzie latała, raczej będzie na smoku, czy na orle, na czymkolwiek. Ale no spróbujmy, zróbmy taki pojedynek, nie? Jak bazowo, że tak powiem, ta jednostka sobie poradzi. A zasięg, 190, ma większy zasięg niż Markus, więc będzie musiał podchodzić. No zobaczmy, Ona ma łuk, czy co ona ma? O, łuk, co innego. Mamy te umiejętności, które no jakby zmniejszają odporność na pociski i unieruchamiają przy okazji. Mamy to. Dobra, jesteśmy w zasięgu, użyjmy. On też użył swojej umiejętności. Pół HP mi zeszło, on dostał 300 punktów obrażeń, nie? Więc widzicie różnicę między tymi umiejętnościami. No ja już go mam w zasięgu, zobaczymy. Czy to jest w zasięgu? Nie, to zupełnie nie jest w zasięgu. Dostanę drugi raz. I koniec, nie? I ona już praktycznie, ona już się załamuje. No. No nie ma o czym mówić, tutaj w ogóle nie ma szans. Za dużo te pociski też Markusowi nie zadały. Tyle mam w sumie do powiedzenia. On póki co króluje, jeżeli chodzi o walkę. Znaczy nie, no może ciekawe jak Alit Anar by sobie z nim poradził. To jest pytanie. Kto tam jeszcze mógłby tutaj powalczyć? Jacyś bohaterowie są na pewno, którzy strzelają na dystans. U Jaszczurek Lorda chyba żadnego takiego nie ma. W Bretonii też nie. Zwierzę ludzie też nie. Zielonoskórzy nie. Alit Anar mi się kojarzy na pewno. Z mrocznych elfów kogoś? Ktoś tam jest, kto bije na dystans? Chyba nie. Chyba nie za bardzo. No wiadomo, jeszcze jacyś tam skinki w przypadku Wybrzeża... A, Luthor Harkon. Ale to nic, już tego nie będziemy sprawdzać. Dzisiaj zajmiemy się po prostu leśnymi elfami jako uzupełnienie. No, Orion się chyba jednak nie opłaca, wydaje mi się. Już chyba lepiej brać jakąś panią Polany na orle chociażby, bo na smoku to myślę, że też mogą być spore problemy. Ona i tak musi gdzieś się kidrać z tyłu, póki się piechota nie upora z piechotą nieprzyjaciela, czy coś w tym stylu. Bo to jest bardzo ryzykowne, te pociski Markusa są zabójcze, więc... Chociaż no w sumie posiadanie takiego orła chyba ułatwi trochę ich unikanie, no ale mniejsza z tym. No Orion wydaje mi się, że jednak nie ma sensu, chociaż z tym leczeniem, kto wie. Podczas tych starć, które dzisiaj oglądaliśmy, radził sobie nie najgorzej. Tyle z mojej strony. Piszcie ewentualnie wy w komentarzach, co o tym sądzicie. Chociaż myślę, że no, leśne elfy za często na Imperium się nie pojawiają. W mistrzostwach w pierwszej kolejce leśnych elfów nie było w ogóle. No to jest jednak dosyć ciężka frakcja. No to teraz w walce z Imperium też chyba jakoś super łatwo nie mają. No ale mniejsza z tym, może ktoś z was kiedyś próbował, więc ewentualnie piszcie. Dzięki serdeczne za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.